Cześć wszystkim! Z tej strony Szymek, a to Szymek! Tak zrobiłem to ustami. Drugi odcinek GTA 5 w tym tygodniu? A i owszem! Dzisiaj będziemy grać Trevorem, a to znaczy, że będzie grubo. Czytaliśmy sobie poprzedni zapis, ponieważ postanowiłem go zapisać, ponieważ Trevor ma koparkę. Bo koparka jest tyle fajna, że możemy przepychać rzeczy i je podnosić. No, bardziej przewracać. Co jest grane, że ten typ nie wstaje? Wstaje! Widzieliśmy? Nareszcie! Jesteśmy w punkcie zrzutu, że tak można powiedzieć. Spróbujemy wziąć jakąś ciężarówkę albo tira! No, come on. Do mnie! Za wolno! Spróbujemy je zepchać. Ale te auta to są takie płotki, takie niewarte naszej uwagi. Ja chcę tutaj próbuję... Dajesz! Noise! Spadasz. Zarobista zabawa. Jeszcze raz! Tym razem może być jakieś auto, albo najlepiej ten tir. No, no, ostrożnie! Come on! Trochę! Nie! No. Typ wyszedł z tego i go przejechałem. Shit. No, ale to ma spaść! Coś tu się chce ze mną prać. Dobrze, udało się. Dobrze, musimy kogoś sprowokować. Z tego co pamiętam, z doświadczenia najbardziej się wkurzają kierowcy ciężarówek. Czy to prawda? No jasne. No chodź tu, chodź. Wyjdź. Oh, shit. Nie, teraz wszystko będzie wybuchać, to niedobrze. Nie, ten typ też zacznie się palić. Chodź tu, no. Nie do końca taki był plan. Teraz mi powiedzcie, że Trevor Phillips w samej koparce nie potrafi namieszać. O, jakiś typ chce się ze mną prać. Genialnie. W takim razie chodź tutaj, mój kolego. Ups, nie chcę nic. Jeszcze raz. Nie, naprawdę, nie chciałem tego zrobić. Chodź tu. Dobrze. Wszystko idzie zgodnie z moim założonym planem. Okej. Okay. No, wstawaj. Mam cię! Wskazuje cię na dożywotnią banicję. Przeżył to? Nie. Okej. Dobra, ja tutaj motora potrzebuję, najlepiej jakiegoś szybkiego. Ty masz szybki motor, ponieważ jest czerwony. Daj mi swój motor, który jest czerwony. Też masz czerwoną koszulkę, czyli też będziesz szybki. Zaraz to sprawdzimy! Nie jesteś tak szybki jak mój motor. Jeszcze zadzwoniłeś na kopsy, ty frajerze. A ja jednak... What the fu- O nie! Jak mi przykro! Mam to nagrane! Nice! Wow! Nice! Nie wiedziałem, że tak potrafię. Też się uda? Au. Nie. Damn! Nie sądziłem, że Trevor Phillips potrafi tak dobrze parkować równolegle. Dobra. Zamawiamy taksówkę, żeby nas podwiozła pod nasze lotnisko, ponieważ tam jest kolejna atrakcja dzisiejszego odcinka. Vamos, let's go! Dobrze. Jesteśmy na naszym lotnisku. Na tym lotnisku jest zaparkowany... R960? Coś w tym stylu. Chodzi oczywiście o tą F-16. Nice. Panie, gdzie mi pan tam wjeżdża? To moje miejsce. Halo? Co pan robi? Halo? Ty! Panie! Nie! Spadaj stąd! Już! No już! Sio! Po pierwsze, jak będziemy tam hydrą... No, to nie jest hydra. Co to w ogóle jest? Au, coś zabiłem. No właśnie. W każdym razie, jak będziemy tutaj tą... No już będę mówił F-16. Jak będziemy się kręcić... Tylko nie wiem, czy się wyrobię na kamieniach. Dobrze jest. Zaczniemy strzelać! Jesteśmy prawie niepokonani. Znowu coś zabiłem w krzaka. No to ciekawa sprawa. Tylko na początku coś... Jakaś władza musi się nami zainteresować. Co się nie dzieje, co jest dość dziwne. No ale jak odpalę kilka granatów gdzieś w okolicy, to oczywiście nagle każdy... Co się dzieje? Jak tak można? Gdzie jest policja, ja się pytam. Czemu nagle są trzy gwiazdki? Co jest?
się wszystko nagle tak zestakowało? Nieźle. Gdzie jest policja? No, jak mnie możesz szukać, jak ja tutaj jestem? Co jest grana? Gdzie ona jest? O, ktoś już mnie zauważył z helikopterka. Strzelamy! Strzelamy bez litości. Boom! Noc. Znaczy, przez to, że się właśnie tak dość powolnie obracamy, ktoś może tutaj przyjść na... zakłócić na, jakby powiedzieć, nasze obracanie, co na przykład teraz się dzieje przy... Fuck! No właśnie. Tego nie przewidziałem. Nice. Hydra jest na miejscu. To dobrze. Panie! Ja już panu mówiłem, że pan i jego brzydki pies nie mają prawa wchodzić na moim kwadracie. Czy to jest kurde... jasne? Chciałem uderzyć pana, bardzo przepraszam. co? Ostatnio też tak było. Panie. Proszę się uspokoić. Natychmiast. No. I więcej tutaj nie wracać. Bo jeżeli nie... No, mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Grunt to rozmawia z ludźmi. No dobrze. Zobaczymy, jakiego Trevor ma skilla w prowadzeniu? Jak to można nazwać? W kierowaniu takim laserem. Spróbujemy przelecieć pod jak największą ilością mostów tutaj. Zobaczymy, czy nam się uda. Ten już jest spalony. Tutaj. Nice. Jeden. To chyba też się liczy jako jeden. Tak. Dwa. Trzy. Cztery. Nice. Pięć. Sześć. Oj, tu już jest zakręt. Siedem. Nie, sześć. Siedem. Oj. O. A, shit. Nice. Znaczy, może być. Nice. Zdobyliśmy autobus. I ponieważ Trevor Phillips to Trevor Phillips, spróbujemy zatrzymać tym autobusem pociąg. W jaki sposób? Otóż, jeżeli coś wybucha, to cały czas ma swoją teksturę. Jakby powiedzieć, tekstura jest nie do złamania. Więc spróbujemy dać ten autobus w jakieś miejsce, które będzie nie do ruszenia. I zobaczymy, czy pociąg jakoś go rozwali. W ogóle zobaczymy, co się stanie. Tylko na początku musimy znaleźć... No ja akurat pociąg jedzie, co nie? Teraz będziemy mieć jakaś na jego kwadrans maksymalnie. O! To jest nie do rozwalenia. Czuję to. Nice. Dobra. Wjeżdżamy. Pytanie jest tylko, czy my będziemy dobrzy na szerokość. Powinno być wszystko dobrze. Tak. Parkujemy naszą zaporę. Nice. Spróbujemy się rozpędzić. I zobaczymy, co się stanie. Tak na przykład, to jest taki test na sucho, jakby to powiedzieć. Jedzie sobie pociąg i bum. No, nie ma szans. Jak? Jedzie pociąg! Co się stanie? Nice. Jakbyśmy jeszcze wskoczyli na ten pociąg jakoś. No. I jak to będzie? What the fuck? Okej, spok. Zwracam honor. Udało się. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć!